stuleciu, że artysta tworzy. To wydarzenie wpisuje się w serię jubileuszy, które artysta świętuje na przestrzeni najbliższych 2-3 lat. Jest to bardzo interesująca koncepcja rzeźby, powiedziałbym, kinetycznej, która odchodzi od takich stereotypów kojarzonych z rzeźbą, jak właśnie monumentalizm, bezruch, trwanie, wolumen. Bardzo atrakcyjne wizualnie formy, które poddają się działaniu właśnie powietrza i lewitują w przestrzeni, ponieważ te obciągi są z pewnego dystansu już niewidoczne i tworzy to niebywałe zjawisko. Ja widziałem, nie w rzeczywistości, ale na ilustracjach, jak te rzeźby prezentowały się w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam panie, że Kędziora odniósł naprawdę ważny sukces, to też istotne dla sztuki polskiej, która bardzo rzadko tam w tym rejonie gości. Autor jest w trakcie przygotowania bardzo dużego, takiego monumentalnego projektu, który niebawem będzie miał swoją kulminację w środku okresu prezydencji polskiej. I podobnego typu rzeźby, figury właśnie balansujące pojawią się w różnych punktach Europy i nawet świata. I za sprawą energii słonecznej, tak jak autor planuje, ma być spowodowana komunikacja między nimi. No, bardzo wizjonerski projekt, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Powiem tylko, że jest pan Jerzy w trakcie przygotowywania teraz bardzo atrakcyjnego i spektakularnego wydawnictwa, gdzie państwo niebawem będą mogli zobaczyć, jak te figury zachowują się w przestrzeni takim urbanistycznym. Chciałem podziękować tym, którym powinienem. Którzy przybyli tutaj są i tym, którzy nie przybyli, też im dziękuję. Myślę, że jeśli faktycznie chcieliby państwo się przejść tym szlakiem, oni i tak musieli iść na tamtą wystawę, to po drodze. To też żebyśmy się odliczyli, bo nie wiem, czy będziemy tak formalnie jak na każdej wycieczce. Ja sobie przyniosę jedną balaskę, będę tym przewodnikiem takim. No jak mówił tu dyrektor, jak jesteśmy w sobotę, jak jest sobota, to jesteśmy w Orońsku. Przygotowałem jeszcze jedną zabawę. Państwo zauważyli, że jest wytyczony szlak taki, jakimiś mobilnymi laseczkami czy falikami, jak powiedzmy na stoku, ale one mają pewne tam kod kolorowych takich elementów i to są dwóch takich działań moich, gdzie tegoroczny, gdzie miałem pewne działania w przestrzeni i te laseczki tam odgrywają sobie. Tam są zaklęte pewne pozytywne energie, jeśli tam nie pomylili. One są oznakowane cyferkami. Jeśli ktoś chce również zabawić się z nami, tej energii zaczerpnąć i dołożyć jeszcze, to tutaj zaraz porozdajemy złocisto-srebrzyste takie naklejki. Można sobie będzie tam na górę odpowiedni numer. No nie wiem, pomylimy, to wszystko może dać czary prysk. Tak. I pięciu pierwszych, którzy nie umyją, nie trafią, dostaną ode mnie kata. Katalog, no tę składankę. Zaczął ten proces właśnie w oranżerii. Jak słońce przyjrzało dzisiaj, jak się tam weszło, prawda, ten że ci ceramicy jeszcze dopiekają te swoje wyroby, obiekty, a wtedy te moje, które były tam z jakimiś balaskami, takie tworzywa, nawet te balaski zaczęły stopnić. Postaci też się zaczęły wyginać do ziemi, do tych rzeczy. Piękna sprawa, ale to nie. Groteska transformacji, tam te rzeczy obumierają. Orońsko ma z tamtego czasu między innymi nieszporne, takie kobiety dzwony, które też tam się zaczynają sypać, ta fasada to i one są w tej chwili w cieniu Alp w St. Urban na takiej wystawie, którą częściowo również Orońsko jest współorganizatorem i naraz tam dzwonią do mnie, panie Jurku, tego się nie da naprawić, czy ktoś byliby zainteresowani, a to się ma sypać.
I później właśnie, jak już miało się nie sypać, bo byli zainteresowani, żeby ten rodzaj sztuki czy obiektu zrobić, no przeszedłem z tej transformacji tak groteski z tamtych jakichś spektakli robić no coś trwałego, ale w którymś momencie już tą transformację no pokazałem w iluś odsłonach, to co tu teraz robić, skoro pewni mam ci kuratorzy wystaw, mówią, no nie masz tych rzeźb żadnych balansuje, musiałem coś robić, no tylko po co tych ludzi tam pchać na linę, to z natury no trzeba było zrobić właśnie lino z koczka, jakiegoś akrobaty i później by nastąpił cykl takich akrobatów. To jest jedna właśnie taki. Proszę, wycieczki wszyscy mamy, nie będziemy na nikogo czekali. Jakaś pewnie podpowiedź. Kasiu, prowadzę po wystawie, nie mogę. O kurczę. Jodka, zioła, małpa, P, P. Małpa, kropka. Co się stało? Nie, jak to jest po małpie? WP.P. Tak? Rzeźbiarskie przeszedłem w klubach. Studencki. Robiłem teatry. Tam była duża tradycja takich taczynów rzeźbiarskich. Sotoka, Drom, Bąb. Cebulski, Kobielon, Totu, Brechowicza. Ja również też bardziej się bawiłem niż tego. W tym momencie zapragnąłem sobie pomodelować tak jak Szymy z modela. Klasycy, nie pokażemy jedną czy drugą taką rzeźbę. Chciałem sobie to nadrobić troszeczkę właśnie już na własną rękę postudiować. Natomiast w międzyczasie chodziło o to, żeby mógł rozbudować nieco kompozycję i tutaj, a poza tym ciężar niejako tu, wykorzystując, że te przewagi różne robimy, które mocarną i ciężar przejrzeć. I też przykład taki jednej rzeczy. Dynamicznie, ona w każdym układzie terenowym wygląda inaczej. Na przykład w Dubaju jedna postać wpadła do wody, tam z złamaną pryczką, coś. No, jest mi zabawa. Jak mówię, ja się zajmowałem teatrem i tutaj pewne takie aspekty scenograficzne, to co nawet pan dyrektor powiedział, no jakieś etiudy, powiedzmy, jeśli niepełny spektakl, to etiudy pewnych balansierów. Dochodzimy do kolejnego punktu programu. I oddaję małą pauzę. Tak, pan. Sytuacja nawet, że ponieważ biuro wystaw artystycznych dawne, a współcześnie Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie jest pod samą miastem Górą prawie. I on był na zewnątrz podczas tego Triennale i na Jasną Górę tam czy do katedry doszło, że ktoś tam prowokuje
Był mądry, nawet u nas się znajdują dosyć tacy liberalni, mądrzy biskupy. Nie jest to co nawet z tego nogą po Morzu Czerwonym czy po wodzie tam przeszedł i coś jest tam. Także mówię, że to nie była jakaś prowokacja czy coś. Były pewne przemyślenia i mówię, no być może, że zbyt prosta jakaś tutaj... kurczę, jakie dziury wełki. Myśl się tutaj przełożyła, że dosłowne zbalansowanie zmienia postawy. Zresztą na tym tutaj chyba nazywa drogowskaz na tę pierwszą wystawę po tym krzyżu była przerywana linia, jak gdyby droga taka jest, że on tam prowadzi. To miało być też to, że jej teraz nie ma, bo ona była na tamtą wystawę. Tutaj niektóre rzeczy przybywa, takie są, że zmieniam rekwizyty, zależności od tego, w jakim kontekście grają, tak jak to tam przychodzi też i nieraz na prawdę zrazu, nieraz na to, to mają rzeczy też coś takiego. I mówię, ta droga zniknęła, jak u nas też w czasie remontu, czego farba znika, to było farbą zrobione, nie z niektórych katalogach jeszcze jako droga, a teraz został sam krzyż i ten wahający się. No trzyma się tego krzyżu.